Witam wszystkich! Jeżeli ostatni tydzień spędziliście w beczce do kiczenia ogórków, naśladując Diogenesa, to zapewne nie wiecie, że na TVN pojawił się film zarzucający Karolowi Wojtyle tuszowanie przestępstw seksualnych, gdy był arcybiskupem Krakowa. Naturalnie Polska podzieliła się na dwa obozy. Jeden uważa, że JP2 jest winny, drudzy, że to komunistyczna propaganda budowana na teczkach SB. Mało kto jednak zwraca uwagę na merytoryczną krytykę filmu pana Gutowskiego, dlatego chciałbym ją wam dzisiaj przedstawić. Zacznijmy od początku. Czy Karol Sapieha, mentor Karola Wojtyły, był pedofilem? Jest to najsłabszy zarzut pana Marcina Gutowskiego, który został bardzo mocno skrytykowany przez polskich historyków oraz badaczy. Ovenberg oraz Gutowski wskazują bowiem na dwa źródła, które są według polskich badaczy skrajnie niewiarygodne. Pierwsze zeznanie oskarżające kardynała Sapiehę pochodzi od księdza Boczka, księdza patriotę, czyli stalinowskiego kolaboranta oraz agenta UB. Jak wskazuje ksiądz Tadeusz Zalewski, ksiądz Boczek nienawidził kardynała Sapiehy i chciał za wszelką cenę mu zaszkodzić. Pomimo, że były to czasy stalinowskie, a duchowni byli skazywani na śmierć oraz wielu biskupów, jak biskup Kaczmarek czy Wyszyński, trafiło do więzienia, władza ludowa nie zdecydowała się użyć tych zarzutów. Zeznania były tak słabe, że UB nie zdecydowała się nawet poinformować o nich centrali. Drugą osobą, która oskarżyła kardynała Sapiehę, jest ksiądz Mistas. I ten dowód jest jeszcze bardziej krytykowany przez badaczy. Ksiądz Mistas został aresztowany przez UB, torturowany i dopiero na 10. zeznaniu powiedział o rzekomych skłonnościach Sapiehy. Zeznania zresztą potem odwołał. Na tej samej zasadzie możemy uznać, że Witold Pilecki faktycznie był winny wszystkich zarzutów, gdyż podczas procesu przyznał się do popełnionych czynów. Oczywiście nikt tak nie uważa, gdyż Pilecki przyznał się po brutalnych torturach. Jak sam przyznał, Oświęcim przy więzieniu UB to była igraszka. Podsumowując ten wątek, nie ma żadnych wiarygodnych dowodów, że kardynał Sapieha był przestępcą seksualnym. Jedyne źródła, które tak mówią, to zeznania kolaboranta, którego poważnie nie potraktowała sama UB, i księdza, który powiedział to po brutalnych torturach. Przejdźmy dalej. Sprawa księdza Józefa Loranca. Tutaj zaczyna się skrajnie dziwna sprawa. 2 miesiące przed opublikowaniem książki oraz filmu w sprawie Józefa Loranca przyjrzało się dwóch dziennikarzy: Tomasz Krzyżak oraz Piotr Litka. Przejrzeli te same dokumenty co Gutowski i Ovenberg, ale ich wnioski są diametralnie inne. W jednym z wywiadów Tomasz Krzyżak zarzucił Gutowskiemu, że ten nie stosuje żadnej metodologii w swoim filmie i stworzył dzieło pod z góry ustaloną tezę. Jak zauważa Krzyżak, gdy podczas spotkania poinformowano Karola Wojtyłę o zarzutach wobec księdza Loranca, ten początkowo nie mógł w to uwierzyć, ale po chwili uznał, że są to jednak zarzuty prawdziwe. Wojtyła najpierw zawiesił duchownego w obowiązkach, po paru dniach oficjalnie go suspendował i wysłał do klasztoru. I tutaj mała uwaga, nie było to przeniesienie do innej parafii, a odizolowanie Loransa od dzieci, aby nie mógł nikogo skrzywdzić. Jak zaznacza Tomasz Krzyżak, jak się wydaje, w tamtym momencie Wojtyła podjął wszystkie niezbędne decyzje. Szybkie usunięcie księdza z parafii, zawieszenie i do czasu wyjaśnienia sprawy nakaz zamieszkania w klasztorze. Lorans podporządkował się przełożonemu i przeniósł się do opactwa cystersów w Mogile. Tam też 18 marca 1970 roku został aresztowany. Lorans został ostatecznie skazany na rok więzienia. Po wyjściu kościół miał problem, co z nim zrobić. Karol Wojtyła nie miał mocy sam go wyrzucić z kapłaństwa. Tę decyzję mógł wtedy podjąć jedynie Trybunał Biskupi. Wojtyła oddał więc sprawę księdza Loransa pod ten sąd, a ten skorzystał z prawa łaski, gdyż zgodnie z przepisami kościelnymi można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli władza świecka ukarała winnego. Karol Wojtyła nie miał nic wspólnego z tą decyzją. Mimo to powiedział do księdza Loransa: zaniechanie wymiaru kary przez Trybunał Kościelny ani nie przekreśla przestępstwa, ani nie zmazuje winy. Każde przestępstwo winno być ukarane. Karol Wojtyła nakazał proboszczowi jednej z parafii decydować, czy ksiądz Lorans może sprawować konkretne funkcje kapłańskie. Zabronił jednakże Loransowi katechizować dzieci oraz młodzież, aby uniknąć ryzyka ponownego ataku. Decyzją Wojtyły Lorans został umieszczony w klasztorze, aby mieć pewność, że nie będzie miał kontaktu z dziećmi. W tym oto klasztorze miał za zadanie przepisywać księgi liturgiczne. Gdy jego stan zdrowia się pogorszył, papież zgodził się, aby wypełniał obowiązki duszpasterskie prócz katechizacji dzieci, gdyż według lekarzy Lorans i tak jest niezdolny do pracy duszpasterskiej. Odmówił jednak mianowania go wikariuszem, a pozostał rezydentem. Nie ma żadnych dowodów, że Lorans później dopuścił się jakiegoś
przestępstwa. Warto tutaj poruszyć kwestię anonimowego donosu z 1973 roku, który stwierdził, że Laurent znów popełniał czyny przestępstw seksualnych. Jednakże za czasów PRL, gdy SB wysyłało setki donosów oraz rozpuszczała plotki, takie informacje rzadko były traktowane wiarygodnie. Więcej możecie się dowiedzieć z tego podcastu. Jak jednak zauważa Krzyżak, list ten jest prawdopodobnie fałszywką SB oraz nie wiadomo nawet, czy ten list doszedł do Karola Wojtyły. Laurent ostatecznie został wysłany do szpitala jako kapelan. Nie wiadomo do końca, kto podjął tę decyzję, ale nic nie wskazuje, aby Laurent dopuścił się tam jakichś przestępstw. Podsumowując, nie ma żadnych przesłanek, aby stwierdzić, że Karol Wojtyła tuszował sprawę księdza Laurenta. Jak zaznacza Krzyżak, w przypadku księdza Laurenta reakcja krakowskiej kurii była natychmiastowa i w pewnym sensie zaskakująca, była ponadstandardowa. Wojtyła natychmiast suspendował duchownego oskarżonego o przestępstwa seksualne, umieścił go w klasztorze, aby nie miał dostępu do dzieci, został skazany przez sąd świecki, a jego sprawę Wojtyła przekazał Trybunałowi Kościelnemu. Nawet gdy ten Trybunał okazał mu łaskę, Wojtyła umieścił go w klasztorze, gdzie miał za zadanie przepisywać księgi i być pod stałym nadzorem, aby mieć pewność, że nie zaatakuje ponownie. Dalej, sprawa księdza Eugeniusza Surgenta. Sprawa księdza Surgenta jest znacznie bardziej prostsza niż księdza Laurenta. Od razu, gdy Karol Wojtyła został zawiadomiony o podejrzeniach wobec Surgenta, ten został wyrzucony z diecezji krakowskiej i zabronił mu więcej pojawiać się w Kiczorze. Jak zaznacza Krzyżak, przyjmując, że sekwencja zdarzeń była taka, jak opisał ją w zeznaniach ksiądz Surgent, a nie ma podstaw, by ją negować, trudno w działaniach krakowskich hierarchów dopatrzyć się zaniechań czy poważnych błędów. Po otrzymaniu wiadomości o tym, że duchowny wykorzystał dzieci, wezwano go do kurii. Biskup Pietraszko nie uwierzył w jego zapewnienia o niewinności. Początkowo wydał zgodę na urlop, acz nie można wykluczyć, że za słowem urlop kryło się czasowe zawieszenie. Potem zaś, po ponownej rozmowie księdza z biskupem Pietraszką oraz Karolem Wojtyłą, nastąpiło błyskawiczne zwolnienie z pracy, z diecezji oraz zakaz pojawiania się w Kiczorze. A zatem, karne zawieszenie, pozbawienie urzędu, dochodów, a także zakaz pracy na terenie archidiecezji krakowskiej. Wszystko przewidziane przez KPK. Ktoś mógłby jednak teraz zapytać, dlaczego Karol Wojtyła nie zastosował wobec księdza Surgenta kar kanonicznych? Otóż nie miał on do tego prawa, gdyż ksiądz Surgent podlegał biskupowi Lubaszowskiemu. Decyzje w jego sprawie Wojtyła pozostały więc temu biskupowi. W międzyczasie Surgent został aresztowany i skazany na 2 lata więzienia. Po wyroku ten był przenoszony między parafiami. Jak się okazało, wiedziała o tym bez pieka i pozwalała mu na to, gdyż uważała, że ksiądz dopuszczający się przestępstw seksualnych bardziej im się przyzna. Jak jednak zaznacza Krzyżak, decyzję w sprawie księdza Surgenta podejmował też Karol Wojtyła. Można się zastanawiać nad tym, czy były one wystarczające, ale wydaje się, że dość przekonująco udowodniliśmy, że działał w zakresie swoich kompetencji i ostatecznie słowo w sprawie ewentualnej kary dla duchownego pozostawił jego ordynariuszowi, którym był biskup Lubaszowski. Na to, że po wyjściu z więzienia pracował jeszcze ksiądz Surgent w 2 innych diecezjach, ówczesny metropolita krakowski nie miał żadnego wpływu. Ostatnia sprawa, ksiądz Saduś. Ostatnia sprawa dotyczy księdza Sadusia i jest ona najbardziej mglista ze wszystkich. Ksiądz Saduś był agentem SB i to niezwykle wpływowym. Jak wskazuje notatka SB, przytoczona przez księdza Zalewskiego w książce Księża wobec bezpieki, przekazywał cenne, sprawdzone informacje, które w istotny sposób poszerzały naszą wiedzę o inwigilowanych środowiskach. Stopień związany ze Służbą Bezpieczeństwa można określić jako wystarczający, aczkolwiek nie podpisywał zobowiązania i nie pobierał wynagrodzenia. Kontakt z pracownikiem SB starał się traktować jako towarzyski i partnerski, co nie zmienia faktu, iż spełnił rolę dobrego informatora i tajnego współpracownika. Dodatkową okolicznością wiążącą go z SB były skandale obyczajowe związane z jego działalnością duszpasterską i udzielania mu z naszej strony pomocy. Materiał Gutowskiego jest niemal w całości oparty o raporty SB oraz o jednego anonimowego świadka, który twierdzi, że Saduś miał zostać przeniesiony z powodu swojej dewiacji. Sprawa nie jest jednak taka pewna. Saduś bowiem nawet po wyjeździe z Austrii nie zakończył współpracy z SB. Nie jest również pewne, co Karol Wojtyła wiedział w jego sprawie. Jak zaznacza Krzyżak, nie jestem przekonany, że kardynał Wojtyła wiedział o tym, że ksiądz Saduś wykorzystywał seksualnie małoletnich. Wydaje mi się, że to mogła być prowokacja SB. Choć najprawdopodobniej fakt, że ksiądz Saduś był homoseksualistą, był znany. I chyba bardziej homoseksualizm był powodem, dla którego wysłano go za granicę. Jednakże nie jestem tu w stanie zająć jednoznacznego stanowiska. Ta sprawa powinna zostać zbadana. Sprawa jest więc bardzo skomplikowana.
Nie wiemy, jaki był prawdziwy powód wyjazdu Sadusia oraz co Wojtyła wiedział o jego postępowaniu. Nie wiemy, czy na przykład Saduś nie stwierdził, że SB poluje na niego i roznosi plotki, dlatego prosi o przeniesienie, albo czy Karol Wojtyła zdecydował się go przenieść z powodu homoseksualizmu, czy po prostu Saduś poprosił arcybiskupa Wojtyłę o wyjazd do Austrii. Jak również, jeżeli jednak Wojtyła wiedział o jego przestępstwach wobec nieletnich, to dlaczego w jego przypadku postąpił inaczej niż księdzem Lorenzem i Surgentem? Jak zaznacza Krzyżak, potrzeba więcej badań, a nie ferować wyroki na podstawie teczek Służby Bezpieczeństwa. Tutaj malutki dodatek, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Okazało się, że arcybiskup Rembert Wickland, jedno ze źródeł pana Gutowskiego, kłamał. Oczywiście już wcześniej wskazywano, że jest niewiarygodny, gdyż był aktywnym homoseksualistą, tuszował pedofilię, defraudował pieniądze oraz szczerze nienawidził Karola Wojtyły. Jednakże jak się okazało, według Wicklanda, Karol Wojtyła stwierdził, że jeden arcybiskup, który siedział w obozie koncentracyjnym, był pedofilem i nie wie, co z tym zrobić. Jak się okazało, to nieprawda, gdyż... Ale zauważmy, co mówi ów Rembert Wickland, cytowany w reportażu redaktora Gutowskiego. Otóż on wspomina, że w Krakowie był hierarcha pedofil, który siedział w nazistowskim obozie razem z młodymi chłopcami. I prawdę mówiąc, takiego przypadku hierarchy, który siedział w obozie, znanego nam nie ma. Po prostu uczeń liceum, przeciętny uczeń liceum w Polsce w ciągu jednego dnia jest w stanie wskazać, że to jest nieprawda. Druga sprawa to ksiądz Saduś. Inni badacze, jak Marek Lasota, również stwierdzili, że na podstawie teczek SB nie można stwierdzić, że ten był pedofilem czy też homoseksualistą, ale jest coś znacznie ciekawszego. Portal na temat rozmawiał z przedstawicielami kurii w Austrii. Potwierdzili, że nie było im wiadome, że Saduś rzekomo miał być pedofilem. Problem w tym, że nie ma absolutnie żadnych informacji, aby ksiądz Saduś dokonał jakiegoś przestępstwa w Austrii. Nawet Komisja Ochrony Ofiar nie znalazła absolutnie nic. Więc ksiądz Saduś, który rzekomo miał mieć takie problemy ze swoją seksualnością, że ludzie chcieli go zlinczować na ulicy, Austrii nagle stał się wstrzemięźliwy. Może też to oczywiście oznaczać, że SB kłamało. Podsumowując, to wszystko oczywiście nie sprawia, że nie powinniśmy zadawać sobie pytania, co Karol Wojtyła wiedział i robił jako papież i arcybiskup Krakowa. Musimy jednak uważać, aby nie ferować wyroków na podstawie teczek Służby Bezpieczeństwa czy zeznań wydobytych torturami. Na szczęście Watykan zdecydował się prześwietlić lata urzędowania Karola Wojtyły i miejmy nadzieję, że pomoże nam to odkryć prawdę, która nas wyzwoli. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, w tym Jakubowi Królowi. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.